Dzień dobry, witam wszystkich na otwarciu wystawy fotografii. Wystawa ma roboczy tytuł, a nawet rzeczywisty tytuł: Przemijanie. Jest związana ze światłem, jak zresztą cała sztuka fotografii oparta jest na świetle. Światło to jest taka magiczna cecha naszego świata. Yy, której doświadczamy od samego początku do samego końca, od momentu, kiedy człowiek się rodzi, zaczyna oglądać świat, pomaga mu w tym światło, i w momencie, kiedy umiera, także ostatnim elementem, yy, który spostrzega, jest światło. Yy, światło towarzyszy nam zawsze, o każdej porze, każdego dnia w roku, i myślę, że yy, ono nas kształtuje. Jeżeli mamy światło w duszy, możemy ciekawie, nietypowo spostrzegać świat. Jeżeli nie mamy tego światła, świat wydaje nam się nudny. Przygotowałem na tą wystawę zestaw zdjęć, które wykonywałem w ciągu kilku ostatnich lat. To są rozmaite przejawy światła. Od tego najprostszego, który. Obserwujemy na co dzień do bardziej skomplikowanego, to znaczy gra świateł i cieni. Szczególnie są to zdjęcia, które są widoczne za moimi plecami, które były zrealizowane we wschowskim lapidarium. Nikt nigdy do końca nie opisał struktury światła, dlatego artyści, fotograficy. Starają się opisać je poprzez swoje prace. Ja opisałem je w ten sposób, który jest tutaj widoczny. Światłem fascynuje się od bardzo dawna, bo właściwie od 13 roku życia, kiedy zacząłem robić zdjęcia, to światło towarzyszyło mi zawsze i przynosiło ono zawsze bardzo wiele radości również bólu, bo jedno z drugim jest najbardziej jest bardzo blisko związane. Światło jest rzeczą bardzo istotną, ale nie należy się także kłopotać w momencie kiedy tego światła nam brakuje na przykład w godzinach nocnych, dlatego że kiedy jesteśmy pozbawieni światła, to jesteśmy najbardziej prawdziwi, dlatego że w świetle słońca zazwyczaj gramy swoje role społeczne prywatne natomiast w godzinach wieczornych nocnych kiedy tego świata jest mniej jesteśmy sobą zapraszam państwa którzy będziecie w okolicach rynku do odwiedzenia biblioteki ratuszowej gdzie czynna jest ta wystawa i życzę każdemu z państwa Dobrej, ciekawej, nietypowej przygody ze światłem, a ta przygoda może trwać przez całe życie. Dziękuję bardzo.